Wielorybie. Two, two one, like like so weed, and and Hej, wszystkim z tej strony Martyna i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Star Stable Aktualizacji. Słuchajcie, ponieważ nagrywam w troszeczkę innej formie, niż zawsze muszę sprawdzić, czy to się w ogóle nagrywa. Mam nadzieję, że tak, ale jeszcze to na wszelki wypadek sprawdzę, a my dzisiaj mamy do przejrzenia sześć nowych odmian umaszczenia dla czterech koni i sadzonka opieku na życie razem z lindą Ilisą. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało. To jest nowa forma konsków fabularnych. Widzimy się za chwilę, jak tylko sprawdzę, czy wszystko się nagrywa. Wszystko się nagrywa, dlatego słuchajcie, lecimy. Przede wszystkim zaczniemy chyba od tych koni, no bo to będzie szybsze. W ogóle moja mama rozwala się w kuchni, dlatego wybaczcie, jeżeli będzie naprawdę głośno. Nie zdążyłam przejrzeć, gdzie szukać tych koni, i teraz nie za bardzo wiem, gdzie iść. Także chyba będę musiała zrobić szybką wycieczkę. W ogóle, co jest najlepsze, jestem na Max mam nadzieję, że nikogo to nie dziwi, mnie to trochę zdziwiło, bo nie spodziewałam się, że jestem na niej, ale dobra, przede wszystkim wezwijmy sobie podwózkę, jak wiecie na max mam już praktycznie wszystko odblokowane, ja jestem tylko w trakcie robienia tych takich questów um, pobocznych, które nie mają w ogóle tam żadnego powiązania z fabułą główną, e, a nawet jak mają, no to mają na tyle, że no fabułę mam skończoną i to zadanie mogę wam już pokazać, więc sobie najpierw to zadanie zobaczymy a wtedy najwyżej zrobię cięcie i zobaczę gdzie szukać tych koni, bo przyznam wam się szczerze, że no nie zdążyłam Spojrzeć, jakoś tak. Mam teraz bardzo zabiegany okres i bardzo głośną podwózkę, jak słychać. Wróciłam do słuchawek z kocimi łóżkami, które są tragiczne jakościowo i mega, mega nie polecam. No, ale przez to wszystko jest tak głośne, że można po prostu umrzeć. Wracając do tematu, jak wiecie, jestem teraz. No, jestem na drugim roku studiów i jestem w momencie sesji zaliczeń. Teraz mam zaliczenia, mam pięć zaliczeń w przyszłym tygodniu, dlatego nie spodziewajcie się live'a w sobotę, w piątek, jeszcze zobaczę, czy się odpalę, czy nie. Jeżeli się odpalę, to najbliżej koło godziny. 18. Jeżeli się nie odpalę, to po prostu wiedzcie, że mnie nie ma, bo muszę się uczyć. Mam tego naprawdę dużo do ogarnięcia, a czasu też jest mało. Także wybaczcie mi, niestety, najbliższe dwa tygodnie muszą tak wyglądać. Od 12 do 16 wyjeżdżam, ale postaram się Wam nagrać materiały z serii, które będę mogła po prostu nagrać na zaś. I to chyba tyle z takich ważnych informacji. Zobaczmy, co nam powiedzą tutaj nasze koleżanki. O, ale muza przy tym, przy tej sadzące jest fajna. I znowu to jesteśmy. Możesz się zająć małym opiekunem życia? No, I don't. Zdaje mi się, rosnącą sadzonką. Słuchajcie, zrobimy sobie zdjęcia z sadzonką, because why not? My możemy. Mogę ją sprowadzać po pubu Ja w ogóle zrozumiałam po opisie, bo ja czytałam ten opis, no nie? Że my to za jakieś 4 tygodnie mamy robić? Czyli, że to za 4 tygodnie jakaś fabuła główna się pojawi? I to, jest, to jest ciekawe. Bo chyba rozpisane są na razie zadania do właśnie tych czterech tygodni, z tego co patrzyłam ostatnio, ale, ale wiecie, nie słuchajcie mnie, bo ja dzisiaj tak z marszu. Mm, dobra, co, co tu mamy? Szczerze mówiąc, wolę się opiekować sezonką, nie stawiać czołam mrocznym jeźdźcom. Ha, to jakieś zawody? Nie, ha, ha, fajnie czasami odpocząć. Na dziś chyba wystarczy, Max, spotkajmy się tutaj niedługo i nie przestawaj zajmować się sezonką. No dobra, 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 dobra. Ale co? Ja będę mieć teraz jakiegoś niebieskiego questa tutaj czy żółtego questa tutaj? O boże, włos mi się przyklei do mikrofonu. O, sadzonka. Powoli rośnie, powoli rośnie. Powoli coś tam się rzeczywiście dzieje. Dobrze to widzieć, bo człowiekowi smutno. Więc ze świadomością że jego koleżanki są. W ogóle one się dalej nie przejmują tym, że ich przyjaciółki gdzieś diktęły. Aha, i tyle, tak? I zadanie się skończyło. Obejrzałam sobie kaccenkę i nawet nie mogę nic z tym sama zrobić. Czyli po prostu będą jakieś zakąski fabularne w stylu. Ogarnij drzewo, mordo, bo... bo kto ogarnie za ciebie. No, no fajnie. Dobra, słuchajcie, ja teraz się przejadę i sprawdzę szybko, gdzie są te nowe konie, bo szczerze mówiąc, nie mam pojęcia i. No, w sumie za sekundę się dosłownie widzimy, tak? Wszystko się znowu, prawda, dzieje, nagrywa. Po prostu nie umiem się skupić, kiedy nagrywam OBS-em. Dwa konie są na ranczu, jeden jest w jodłowym gaju, a trzeci, ich bodajże, w centrum jest dzieckiej polany, więc po prostu zobaczymy sobie, gdzie dojedziemy najpierw. Ja po prostu powiem Wam szczerze. Nowe umaszczenia koni mnie kompletnie nie interesują, ale ja się po prostu przejadę i zobaczę, może jakoś duża ilość ludzi będzie stała przy tym jednym, więc wtedy będę wiedziała, że to ten. Nie są to nie wiadomo, jakie maści, które wiecie, by mnie szokowały, więc ja też nie jestem jakoś mocno zainteresowana. No czymś, co, że nie wiem, może już widziała. Nie wiem, nie wiem, czy to może być to, ale jeżeli to może być to, to proszę bardzo. Koń belgijski, lubię frytki belgijskie, koni nie próbowałam. Jeszcze tu sobie o, Boże, czemu się zablokowałam, nie mogę wyjechać. Możemy jeszcze zrobić tak, bo nie wiem, czy wiecie, że można przejrzeć rasy i wszystkie rasy, które się tu znajdują, wam się wyświetlą i to są wszystkie rasy, które znajdują się jakby w tym um, przedziale w centrum miejszczeńskiej Polany. Wydaje mi się, że to ten może być tym nowym, bo najbardziej mi się wyróżnia. Ale jeżeli nie, no to możecie przejrzeć sobie wszystkie. Następne dwa konie znajdują się w Ranchu Starshine, więc tam teraz pojedziemy. Mm. W ranczu starszej długo nie byłam, w ogóle tam nie siedzę. Fajnie by było, jakby jakoś tam wróciły zadania, bo ranczo jest naprawdę ładne, a nic się już tam nie dzieje, właśnie. Powiem Wam szczerze, że to jest dla mnie wielki minus, jeżeli chodzi o cokolwiek to Star Stable robi, bo oni coś zaczynają, tego nie kończą, to nie ma jakiegoś tam dłuższego no tak naprawdę wręcz o starszej prób zajmowania się stajnią i wyścigami nie da się nic więcej robić i to jest smutne, bo to jest naprawdę fajny teren. Widzę, że tutaj jacyś ludzie sobie siedzą, ja nie wiem, wydaje mi się, że te na obrazku to były te nowe, więc to jest nowy koń American Paint, którego fanką niestety nie jestem, ale wam go oczywiście pokażę, prezentuje się w ten sposób. Amerykany znamy, to są tylko nowe umaszczenia, więc to nie jest nic, co by nas zaskoczyło. Ten jest całkiem słodki, szkoda, że nie ma opcji przybliżenia tutaj, wiecie, bo tak sobie ym, maźnęłam, że tak powiem, rolką i nic się nie przybliżyło. No, fajnie by było, jakby dodali, żeby tak pooglądać. No i proszę bardzo, to jest kolejny z nich. To to dwa, to wiąz żeśmy trafili. No i ostatni z nowych umaszczeń, bo ja ciągle mówię: nowe konie, nowe konie, to nie są nowe konie, to są tylko nowe umaszczenia. Jest bodajże w Jodłowym Gaju, więc jedziemy teraz w ogóle w Jodłowym Gaju też mega, mega dawno nie byłam. I tak za każdym razem, jak jedziemy tą podwózką, słuchajcie, to ja mam wrażenie, że ona jest teraz głośniejsza, nie? Jakby. No ale to smutne, to jest tak, mnie naszą na taką dygresję, nie wiem czy was też, że zawsze jak oni dodają nowy teren, czy coś, to ten teren przez chwilę jest uwielbiany, a później oni sami go zostawiają, nie? Jeżeli nie jest ładny, to po prostu ludzie w nim nie siedzą, albo jeżeli nie jest ustawiony tak, że warto w nim po prostu być. Dobra, totalnie nie wiem, w którą rasę mam zaglądać, wydaje mi się, że ten bardzo się odróżnia i wygląda jak coś w ogóle odrealnionego, to jest jakiś koń fiński, ja nie wiedziałam, że my w ogóle mamy konie fińskie w grze, pewnie robiłam o tym film, ale... Już nie pamiętam. No, wygląda bardzo bajkowo, a wręcz okrutnie bajkowo powiedziałabym. I tak żywa jeszcze bardziej mi się nie podoba, bo wygląda trochę jak. Włosy mm, w The Sims 4, jak taki makaron, ale taki inny makaron. Jeżeli ktoś grał w grę Blade and Soul, to wie o co mi chodzi. Tam Tamtegoś pasuje tutaj troszeczkę ta wersja kolorystyczna. No, nie są brzydkie tego nie ogólnie, ale ta jedna wersja kolorystyczna jest troszeczkę specyficzna. Ooh. No, słuchajcie, zupełnie błąd się ci w momencie, kiedy włączyłam grę, więc nie wiem totalnie, ale to było wszystko, co chciałam Wam tak naprawdę pokazać. Także nie wiem, jak to się stało. Ja na tym zakończę dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w następnym. Dzięki, Ecosu, za to, że tak świetnie działasz, a ja mogłam złapać to na nagraniu.